Kowalska, przewodnicząca koła gospodyń w Gnieżdżewie. Cóż mogę powiedzieć o Wigilii, o przygotowaniach? No na pewno dom cały wysprzątany, elegancko pachnący, pasto nawet jeszcze. Ale jeśli chodzi o Wigilię, no to stół przygotowany, biały obóz, pod obrusem sianko, opłatek, którym się dzielimy na początku, przed wieczerzą wigilijną. Są miejsce dla niespodziewanego gościa, oczywiście musi też być. I potrawy wszystkie postne. Przeważnie ryby, no, w różnej postaci. Są rybki w galarecie, są śledzie, większość śledzi, bo ze śledzi można dużo zrobić. Są różnego typu sałatki, śledzie z rodzynkami, z orzechami, z majrankiem, różnego typu. Między innymi z takich bardzo już tradycyjnych, starych przepisów to jest śledź opiekany w zalewie octowej. To jest śledź świeży, lekko posolony, usmażony na patelni, na oleju troszeczkę, a następnie zalany zalewą octową. 3 szklanki wody, szklanka octu, cukier do smaku, łyżka soli, ziele angielskie, cebuli dużo i listek laurowy. I oczywiście zalewamy tą zalewą i najlepiej, jeżeli one postoją tam powiedzmy z 12-24 godziny, to są super. A jeżeli dłużej, to nawet ości nie mają, to wszystko krótkie.